Cześć, witam wszystkich oglądających film. Dzisiaj kolejny film z serii Phantom. Dzisiaj rozbieranie pistoletu Phantom, tak jak Wam obiecałem w poprzednim filmie. Żeby rozebrać tą broń, oczywiście ściągamy mechanizm zasilania tej broni. Wyciągamy naboje. Potem przeładowujemy i oddajemy suchy strzał. Następnie ściągamy zderzak, który znajduje się w tym miejscu tutaj w dół. Zamek pociągamy do oporu, dźwigamy do góry i ściągamy. Zamek mamy ściągnięty. Następnie wyciągamy mechanizm powrotny, sprężynę oraz pozostałą część. To także rozdzielamy na dwie części, jedna oraz druga, i całego szkieletu już się nie da rozebrać. Górna część, lufa oraz komora jest metalowa, szyny wtopiane są także metalowe oraz iglica, natomiast pozostała część jest z polimeru. Teraz złożymy tą broń. Składanie tej broni jest równie proste jak i rozebranie tej broni. Wkładamy to tak jak było. Wkładamy sprężynę z powrotem. Możemy to tutaj sobie wsunąć. Bierzemy zamek, który oczywiście omalowałem, bo oryginalny jest inny. Oryginalny miał białe, brzydkie napisy, natomiast ten jest typowo czarny, przybliżony do Glocka 17. Zamykamy zderzak, oczywiście strzał kontrolny. Możemy włożyć naboje z powrotem, no ale nie musimy ich wyciągać, no chyba że chcemy. I wkładamy z powrotem. W ten sposób można też czyścić tą broń. Po rozebraniu tej broni możemy dokładnie wszystko wyczyścić, chociaż ten rodzaj broni nie wymaga jakiegoś wyjątkowego czyszczenia, ale jest zalecane raz na jakiś czas. Jeżeli byście mieli jakieś pytania na temat tej broni, piszcie w komentarzach. Dzięki, trzymajcie się, cześć!